Cześć, witajcie ponownie. Dziś chciałbym was zabrać na podróż w czasie do pewnego przełomowego w moim odczuciu wydarzenia w historii polskiego gamingu. Ja jestem Adam i zapraszam was na kolejny odcinek. Fanem gier piłkarskich stałem się już za czasów Pegasusa i kultowego Gol 3. Potem fascynacja rosła wraz z nadejściem ery PlayStation 1. Dość powiedzieć, że pierwszą grą w jakąkolwiek zagrałem na tej konsoli była FIFA 98. Do tej pory pamiętam to kultowe intro. Następnie przyszła krótka fascynacja serią ESS Pro, czyli późniejszym Pro Evolution Soccer. Jednak przyznam szczerze, że dużo bardziej pociągał mnie blichtr i przystępność serii od EA niż symulacyjne zacięcie szlagieru Konami. Może niektórym z was będzie trudno w to uwierzyć, ale w zamierzchłych czasach panowania konsol PS1 i PS2 koronę króla cyfrowej piłki kopanej dzierżył właśnie niepodzielnie PES. Zawdzięczał to przede wszystkim symulacyjnemu sznytowi, jaki udało się zaimplementować koderom z Konami. Gra pozwalała na niewiarygodną wręcz kustomizację, oddając narzędzia, które po dziś dzień pozostają w sferze marzeń współczesnych graczy. Oczywiście zastanawiać się można, czy stworzenie tak rozbudowanego edytora nie było ruchem mającym na celu wynagrodzenie ubogiej ilości licencji, bo nie oszukujmy się, pod tym względem FIFA miażdżyła kopankę Japończyków bezwzględnie. Tak czy tak, PES stał się domem dla domorosłych strategów piłkarskich, podczas gdy produkcja EA królowała jako szybkie party game. Gdy porównamy sobie ilości sprzedanych kopii, to zauważyć możemy, że obie serie znikały z półek w dość podobnych nakładach. Dlatego w końcu włodarze obu firm postanowili uatrakcyjnić swoje produkty dla szerszego grona odbiorców. Jednym z takich pomysłów na osiągnięcie tego celu były nowe lokalizacje, w tym i nasza rodzima. Pierwszą grą piłkarską w pełni zlokalizowaną na nasz język stała się FIFA 06. Polski oddział EA postawił na sprawdzony duet znanych i lubianych komentatorów. Za mikrofonem zasiedli Dariusz Szpakowski i Włodzimierz Szaranowicz. Konami, by nie zostać w tyle i zapewne po lekkiej sugestii lokalnego wydawcy, którym ówcześnie był CD Projekt, również postarali się o wprowadzenie języka piastów. W przypadku gry Japończyków wybór padł na Mateusza Borka i Romana Kołtonia. Zespół równie znany i darzony sympatią kibiców. W dzisiejszym filmie nie będziemy skupiać się nad wyższością mechanik rozgrywki, grafiki i tym podobnych jednego tytułu nad drugim. Zajmiemy się natomiast porównaniem samego komentarza, bo o ile FIFA na tym polu wypadła całkiem dobrze i po dziś dzień elektronicy publikują gry z serii po naszemu, tak PES zaliczył tylko ten jeden epizod lokalizacyjny. Zanim dojdziemy do bezpośredniego porównania historycznie pierwszych komentarzy, odrobina historii. Za stworzenie polskich wersji audio odpowiadali, w przypadku FIFA, polski oddział EA, z kolei udźwiękowienie rodzimego komentarza Pro Evolution Soccer powstało w znanym i wielce doświadczonym studiu Start International Polska. Obecnie High Venty Poland. Studio to odpowiadało także za udźwiękowienie chociażby pierwszego Wiedźmina oraz szeregu innych kultowych gier, że wymienię jeszcze Diablo 2, Gothica czy z najnowszych Marvel's Avengers. W obu przypadkach komentatorzy korzystali najwyraźniej z przygotowanych wcześniej kwestii. Wnioskować tak można chociażby po tym, że w FIFA nie uświadczymy słynnych wpadek popularnego szpaka ani rozbudowanych anegdot i wsłuchując się w wypowiadane kwestie raczej trudno doszukać się improwizacji, która jak już wspomniałem jest wręcz nieodzownym elementem show tworzonego przez pana Darka. Hernandez, Kimpembe, przepraszam. W tej kwestii zresztą fakt odczytywania tekstu z przysłowiowej kartki potwierdził sam Roman Kołtoń w jednym z wywiadów, jakich udzielił z okazji premiery gry. Nieco więcej światła na kulisy nagrywania komentarza do wirtualnych meczy rzucił pan Dariusz w innym wywiadzie. Praca nad polską wersją FIFA 6 to nie był typowy komentarz jak podczas meczu. Było to szczególne wyzwanie, trzeba było mocno uruchamiać wyobraźnię. Musiałem szukać w pokładach pamięci sytuacji, które miały miejsce na boisku. Sytuacji, które w swojej pracy przeżyłem i komentowałem. Jednym z najzabawniejszych, lecz jednocześnie najboleśniejszych dla mojego gardła było nagrywanie dźwięku z mocnym podkładem emocjonalnym. Okrzyków, gol, bramka, wspaniałe zagranie. Chyba przez całą moją karierę nie nakrzyczałem się tyle razy, ile podczas jednego dnia nagrań. Zapytacie o efekt? Wybił ten strzał, ależ cudownie, fantastycznie, Ronaldinho! Eto! Ach, obok bramki, szkoda. Trochę więcej opanowania przy tym strzale i mogliby wyżej prowadzić. Niebywałą ciekawostką była konieczność opóźnienia premiery PES-a o kilka miesięcy. Anglojęzyczna wersja gry zadebiutowała 27 kwietnia 2006 roku. Niestety polscy fani musieli poczekać aż do 17 listopada.
Najdłużej jednak naczekali się posiadacze konsol PlayStation 2. Ci ostatni mogli zakupić swoje egzemplarze dopiero 8 grudnia. Jako oficjalny powód opóźnienia CD Projekt podał następującą przyczynę. Opóźnienie wydania spowodowane jest błędami, które zostały wykryte w polonizacji tego tytułu. Pomimo wszelkich naszych starań, w tym wysłania polskiego testera bezpośrednio do Japonii, okazało się, że finalny produkt wciąż zawiera błędy. Jak zawsze przykładamy ogromną wagę do tego, żeby wydawane przez nas gry były dopracowane w najdrobniejszym szczególe i spełniały wysokie wymagania naszych klientów. Decyzja o przesunięciu premiery była ciężka, ale w tej sytuacji nie mogliśmy poczynić innych kroków. Sądząc po tym komunikacie prasowym, nie udało się uniknąć problemów, co potwierdza chociażby witający nas ekran startowy, gdzie nie wyświetla się litera ś. Jednak tak drobne potknięcie nie było w stanie przygotować graczy na pełne doświadczenie z gry. Nazywam się Mateusz Borek i wraz z Romanem Kołtoniem będę komentować dzisiejsze spotkanie. Piłkarze i sędziowie są już prawie gotowi do meczu. Może powiesz parę słów, Roman? Dzień dobry, witaj Mateusz. Bardzo się cieszę, że mogę z Tobą komentować to spotkanie. Fani obu drużyn prezentują się dziś niezwykle efektownie i piłkarze zechcą zapewne wynagrodzić ich, tworząc znakomite widowisko. Nie da się ukryć, że komentarz w wykonaniu Borka i Kołtonia przeszedł do historii polskiego dubbingu w grach i choć bez dwóch zdań jest on na wskroś sztuczny, to jednak wspominamy go z nieukrywanym sentymentem. Ba, nawet łezką wokół. A jak na tym tle wypada konkurencja? Tutaj przykład otwarcia meczu. Ze stadionu witają Państwa Dariusz Szpakowski i Włodzimierz Szaranowicz. Zapraszamy na spotkanie towarzyskie, w którym wystąpią dwa zespoły znane ze swojego antagonistycznego nastawienia. Miejmy nadzieję, że tym razem mecz przede wszystkim będzie toczył się w atmosferze fair. I choć to tylko spotkanie towarzyskie, to myślę, że da satysfakcję kibicom. I w kontrze ten sam moment w PES-ie. Witam wszystkich Państwa zgromadzonych przed telewizorami. Proszę usiąść wygodnie i przygotować się na dzisiejsze widowisko. Towarzyszy mi Roman Kołton. Dobry wieczór, Mateusz. Witam też wszystkich telewidzów. Wspaniale jest zasiadać w kabinie komentatorskiej na tym pięknym stadionie. Nie mogę się doczekać pierwszego gwizdka. Przed nami spotkanie towarzyskie, ale wielkie futbolowe indywidualności obecne na boisku dają z siebie wszystko w każdym meczu, niezależnie od jego stawki. Nie da się ukryć, że narracja w wykonaniu duetu Szaranowicz-Szpakowski wypada nieco naturalniej, aczkolwiek w obu grach znajdą się momenty, które wypadną korzystniej po stronie każdej z produkcji, jak choćby strzelenie bramki. Oto Cristiano Ronaldo. Czy będzie strzelał? I siedzi w siatce, gol! To może być rozstrzygające. Krótko po rozpoczęciu drugiej połowy dogrywki. Frankowski. Doskonała pozycja na dośrodkowanie. Dobre przerwanie akcji. Ależ sytuacja. Ma intuicję. Ach, co za bramka! Bramka, a zatem gospodarze prowadzą. Obrońca niepotrzebnie tak długo czekał z wybiciem piłki. Albo kwestie uzupełniające narrację. Kibice swoim głośnym dopingiem podnoszą dodatkowo rangę tego widowiska. Zobaczymy, czym nas zaskoczą piłkarze obu drużyn. Z tego ataku nic nie będzie. Przebija się przez linię obrony. Poruszanie się bez piłki tylko zwiększa presję na rywala. Dobre dośrodkowanie może dać pierwszego gola. Znów mogą dośrodkować piłkę. Znalazł się tam, gdzie należało być. Arbiter rozpoczyna spotkanie i myślę, że przy takim nastawieniu obu drużyn na pierwsze zagrożenie bramki nie będzie trzeba długo czekać. Sobolewski i Szymkowiak. Brawo, dobrze tam się spisał. Tak, bardzo pewnie zachowała się obrona w tej sytuacji. W
obu przypadkach nie brakuje też ewidentnie nietrafionych kwestii, nijak oddających sytuację na murawie, ale to już bardziej kwestia koderska. Ronaldinho. Eto, strzelił już jedną bramkę w tym meczu. Poruszanie się bez piłki tylko zwiększa presję na rywala. Trochę teatralnie upadł, nic tutaj nie było. Ale zdążył w porę obrońca. Wyprowadza piłkę do przodu. Błąd! Jak to się skończy? Jeśli miałbym wymienić największe wady obu lokalizacji, to po stronie PESA wytknąłbym bez mrugnięcia sztuczność wypowiadanych kwestii oraz ich zauważalną powtarzalność. Wznawiamy grę po przerwie. Drużyny zamieniły się stronami boiska. W przerwie nastąpiła zmiana stron boiska. Czyli wady, które w produkcji elektroników zdają się występować marginalnie. Wayne Rooney! Grają naprawdę w obronie znakomicie. Wyglądają jak mur chiński nie do przejścia. Udanie zaczęli, rzut rożny. Z kolei FIFA cierpi na brak... Właściwie do pełni szczęścia zabrakło chyba tych słynnych wpadek Szpakowskiego lub dodatkowych ciekawostek opowiadanych w najnudniejszych momentach meczu. Bo chyba tylko momentami da się odróżnić tą wersję narracji od rzeczywistej. I tak prezentowała się swoista rewolucja w świecie gier piłkarskich. Najpopularniejsze produkcje przemówiły do swoich fanów głosami najbardziej rozpoznawalnych komentatorów. I o ile pozycja swoistej ikony w polskim futbolu, jaką przez lata wypracowali sobie panowie Dariusz oraz Włodzimierz, i co tu dużo mówić, lepiej wykonana lokalizacja, pozwoliły na dobre zadomowić się polskiej adaptacji w serii FIFA. To mimo wszystko właśnie ten lekko koślawy i momentami potrafiący rozbawić do łez komentarz Borka i Kołtonia bardziej zapisał się w umysłach graczy i przywoływany jest po dziś dzień. Ba, jak się okazuje, fani z własnej inicjatywy dopytują głównych zainteresowanych o możliwość ożywienia legendy. Niestety, póki co bez większych sukcesów. Cóż, czy usłyszymy jeszcze Mateusza Borka i Romana Kołtonia w grze piłkarskiej? Czas pokaże. Tymczasem, by nie odchodzić zbytnio od tematyki sportowej, chciałbym zachęcić Was do sprawdzenia mojego materiału o pewnej grze wyścigowej, która pod względem oprawy wyprzedzała swoje czasy. Ja jestem Adam, dzięki serdeczne za obejrzenie materiału aż do tego momentu i do zobaczenia za chwilę.